Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Tłuszcze występujące w żywności można generalnie w dużym uproszczeniu podzielić na dwie grupy: dobre i złe. Dziś będziemy rozmawiać o tych złych. Chcielibyśmy się skupić zwłaszcza na takim czarnym charakterze prawdziwym, jakim są tłuszcze trans. I pierwsze pytanie, co to właściwie jest? Tłuszcze trans rzeczywiście są takim czarnym charakterem i rzeczywiście o tłuszczach trans nie można nic dobrego powiedzieć. One tak naprawdę w żywności występują w bardzo niewielkiej ilości i w przyrodzie w bardzo niewielkiej ilości. Mogą się tworzyć w żwaczu zwierząt przeżuwających i stąd ich obecność w mleku i mięsie zwierząt przeżuwających i w produktach, które są wytwarzane, ale są to ilości niewielkie, bo to jest od 1 do 6%. Natomiast głównym takim procesem, w którym powstają tłuszcze trans, jest utwardzanie olejów roślinnych i rybich. I tam przy zastosowaniu katalizatorów, wysokich temperatur, przekształca się tłuszcze płynne w tłuszcze stałe. Efektem ubocznym jest powstawanie izomerów trans kwasów tłuszczowych, czyli tak zwanych tłuszczów trans. One mają nieco inną budowę chemiczną niż te oleje, niż te tłuszcze roślinne cis. I te różnice w budowie skutkują, bardzo niewielkie, skutkują kompletnie innymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi, no ale to, co nas najbardziej interesuje, zupełnie innym działaniem na organizm człowieka, właśnie takim bardzo negatywnym działaniem. No właśnie, jakby Pani mogła wymienić kilka takich najważniejszych negatywnych konsekwencji dla organizmu człowieka spożywania tych tłuszczów. To, co wiemy w 100%, to, że tłuszcze trans są czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, przede wszystkim niedokrwiennej choroby serca. To zostało udokumentowane zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i w badaniach epidemiologicznych u ludzi. Wiemy, że osoby, które spożywały wyższe, większe ilości izomerów trans w diecie, u nich to ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, zgonów z powodu tych chorób było znacząco wyższe. I to wiemy na pewno. Działanie, które to powodowało, jest takie, że izomery trans podwyższają LDL cholesterol, czyli ten zły cholesterol w surowicy krwi, dodatkowo obniżają HDL, czyli ten dobry cholesterol. I to jest ta różnica pomiędzy nasyconymi kwasami tłuszczowymi a izomerami trans, bo nasycone wyłącznie podwyższają zły cholesterol, ale nie działają na ten dobry cholesterol. Stąd to moje pierwsze zdanie i pana, że tłuszcze trans są tym czarnym charakterem, że o nich nic dobrego nie można powiedzieć, bo rzeczywiście nie można. A jakie są jeszcze inne pozakardiologiczne efekty negatywne dla zdrowia spożywania tłuszczu trans? Tak, poza tym udokumentowanym działaniem jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, szereg innych działań wykazują izomery trans, które zostały udokumentowane w badaniach na zwierzętach, ale nie do końca na przykład potwierdzone w badaniach u ludzi, część oczywiście również potwierdzona w badaniach u ludzi. Więc wymienia się tego rodzaju działania. Po pierwsze, izomery trans kwasów tłuszczowych obecne w naszej diecie mogą powodować ekspresję genów odpowiedzialnych za oporność, za insulinę, za tworzenie insuliny. Powoduje to wzrost oporności na insulinę, efektem tego jest wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. To jest jeden kierunek działań. Jak się wydaje, one mają też takie działanie prozapalne, w związku z czym mogą być takim czynnikiem ryzyka nowotworów, ale też nie zostało to jeszcze tak do końca udokumentowane. Bardzo ważnym, udokumentowanym, niekorzystnym działaniem izomerów trans jest zaburzanie syntezy
długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. To są kwasy tłuszczowe, które odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju zarówno w okresie prenatalnym, jak i postnatalnym. W prenatalnym mogą powodować zaburzenie syntezy kwasu dokozaheksaenowego, który jest niezbędny dla rozwijającego się dziecka do prawidłowego rozwoju mózgu, prawidłowego rozwoju układu nerwowego, do prawidłowego rozwoju siatkówki oka. Dodatkowo izomery transkwasów tłuszczowych mogą również zaburzać syntezę kwasów z rodziny N6, kwasu arachidonowego, który z kolei niskie poziomy tego kwasu jest na przykład związane, są na przykład związane z obniżoną pigmentacją skóry, z niskorosłością. Także te działania są bardzo niekorzystne i one zostały tak naprawdę bardzo mocno udokumentowane zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i u ludzi. Dlatego, że niskie poziomy tych wielonienasyconych, wysokie poziomy transów w surowicy krwi matki skutkowały na przykład niższą masą ciała, mniejszym obwodem główki u niemowlęcia. Więc mamy na to takie mocne dowody. Na baczności szczególnie powinny się mieć w takim razie kobiety w ciąży, prawda? Przed tymi tłuszczami trans. Jest to bardzo ważne dla kobiet w ciąży. Jest również bardzo ważne dla matek karmiących piersią, dlatego że izomery trans przechodzą przez barierę krew-mleko, czyli dostają się do mleka kobiecego, stanowiąc dodatkowe ryzyko dla niemowląt karmionych piersią, prawda, że znowu mamy to zaburzenie syntezy. Dodatkowa rzecz, właśnie związana z zaburzeniem syntezy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, to są kwestie chorób atopowych skóry, astmy, alergii. Zostało udokumentowane, że właśnie matki, które spożywały znaczne ilości izomerów trans w diecie, skutkowało to wyższym poziomem w mleku kobiecym. W efekcie u dzieci rozwijały się choroby właśnie atopowe skóry, ryzyko astmy, więc to są bardzo ważne takie niekorzystne działania, o których należy mówić i o których należy pamiętać. Czyli zarówno kobiety w ciąży, jak i matki karmiące piersią powinny bardzo uważać na to, co spożywają, aby nie stwarzać ryzyka właśnie dla swojego dziecka. No właśnie, tutaj dochodzimy do sedna, czyli do pytania, gdzie te tłuszcze trans są, w których produktach spożywczych? Więc tak jak mówiłam, one tak naprawdę w przyrodzie występują w bardzo niewielkiej ilości. Oczywiście mogą być w produktach mlecznych, ale to są znikome ilości, więc tutaj jak gdyby nie stwarzają tego ryzyka. Natomiast głównym źródłem są utwardzone oleje roślinne i rybne, czyli wszędzie tam, gdzie na etykiecie widzimy napis, że zawiera częściowo utwardzone lub utwardzone tłuszcze, to każdemu powinno zapalać się wtedy czerwone światełko, że trzeba uważać, że owszem, można taki produkt spożyć, ale trzeba pamiętać, żeby ograniczać w diecie tego rodzaju produkty, prawda? Proszę wymienić konkretne produkty, w których te utwardzone tłuszcze są. To jest szereg produktów, ale ja chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że ze względu na to, że izomery trans powstają jako taki produkt uboczny utwardzania olejów roślinnych i rybnych, bardzo trudno jest mówić o stałej zawartości tych kwasów, prawda? Czyli nie możemy powiedzieć, że na pewno zawsze w takim produkcie, w takiej ilości występują. To jest potrzebny taki stały monitoring produktów, żeby stwierdzić, w jakiej ilości występują. Kiedyś takim podstawowym źródłem izomerów trans to były margaryny. Przede wszystkim margaryny twarde, margaryny kostkowe. One do tej pory zawierają jeszcze izomery trans, ale należy pamiętać, że jak gdyby producenci, wiedząc już o tym i wychodząc naprzeciw, stosują inne metody zamiany tłuszczów płynnych na tłuszcze stałe, różne metody estryfikacji, frakcjonowania. To powoduje, że izomery trans tam się nie tworzą. Więc mamy na rynku produkty, które zawierają izomery trans, takie na przykład margaryny, miękkie, twarde, i takie, które nie zawierają.
ponieważ nie ma znakowania, obowiązku znakowania, my tak naprawdę nie wiemy jako konsumenci, prawda, czy kupując ten produkt, on na pewno zawiera izomery trans, czy też nie. Mówię tu o margarynie. Ale przepraszam, powiedziała Pani, że można na etykiecie znaleźć stwierdzenie, że zawiera tłuszcz utwardzony i to już jest wystarczający... Tak, oczywiście. To dotyczy wszystkich tych produktów, do których tłuszcz utwardzony jest dodawany. Ja mówiłam w tej chwili o margarynach, same w sobie są tłuszczem utwardzonym, prawda? Tylko czy jest to napisane na etykiecie? O to chodzi, czy konsument ma szansę rozpoznać? Na etykiecie margaryny Pan nie znajdzie informacji, bo to jest tłuszcz utwardzony jako taki. Prawda? Więc na tym to polega. Natomiast w tej chwili, jak mówiłam, to się zmienia, prawda? Bo producenci zaczynają już stosować inne metody, więc są margaryny, które w ogóle nie zawierają izomerów trans również. Jakie to są margaryny? Miękkie tak zwane, prawda? To są margaryny miękkie, ale mogą też być margaryny twarde do pieczenia. Też takie margaryny są producenci, które takie margaryny również wytwarzają już bez izomerów trans. Drugą taką grupą, gdzie jest sporo izomerów trans, to są produkty cukiernicze. I na produkty cukiernicze należy bardzo uważać. To są i ciasta gotowe do spożycia, i różne herbatniki, batoniki, kremy do smarowania. Wszędzie tam, gdzie właśnie dodawany jest tłuszcz utwardzony. Pani profesor, skoro tyle wiadomo o negatywnych skutkach spożywania tłuszczów trans, to chciałbym zapytać, czy prawo w żaden sposób nie chroni konsumentów przed ich dodawaniem do żywności, ich wytwarzaniem w żywności? Chroni, chociaż nie do końca, dlatego że są kraje, które wprowadziły obowiązek znakowania zawartością izomerów trans, to są przede wszystkim Stany Zjednoczone, to jest Kanada, która jako pierwsza wprowadziła obowiązek znakowania zawartością izomerów trans na etykiecie. To są kraje Ameryki Łacińskiej, w Europie to jest Austria, to jest Belgia, to jest Szwajcaria. Przy czym te kraje wprowadziły wymóg, że w produktach nie może być więcej niż do 2% zawartości izomerów trans. Tam są jakieś odchylenia dla płynnych, dla stałych, ale to jest mniej więcej ten poziom. Natomiast w Unii Europejskiej zwyciężyła filozofia tego typu, że podawane są składniki żywności, te, które stanowią o wartości odżywczej, a nie podajemy składników negatywnych, które są jak gdyby tworzą się w trakcie przetwarzania żywności, bo izomery trans w sposób naturalny, to jak mówiłam, tylko w mleku i przetworach mlecznych. Natomiast one się tworzą w procesie przetwarzania, w procesie utwardzania. W związku z czym dotychczasowe przepisy formułują to w ten sposób, że na etykiecie podawana jest zawartość kwasów nasyconych, ale te kwasy nasycone muszą być podawane łącznie jako suma z izomerami trans, czyli nie można oznakować produktu niska zawartość kwasów nasyconych, jeśli będzie równocześnie na przykład wysoka zawartość izomerów trans. Czyli to musi być suma. Więc w jakiś sposób konsumenci, my jako konsumenci jesteśmy chronieni, tylko ja jestem zawsze i zawsze byłam ogromną zwolenniczką znakowania żywności zawartością izomerów trans, dlatego że zawsze uważałam, że to jest bardzo cenna informacja i ona pozwala na wybór, prawda? Wybieram. Chcę kupić, nie chcę kupić. Zwłaszcza dla kobiet w ciąży, pani profesor. Chociażby, prawda? Natomiast, jak mówię, ta filozofia przepisów prawnych unijnych, które obowiązują przecież również w Polsce, była taka, żeby podawać to jako sumę z kwasami tłuszczowymi nasyconymi. Ja chciałam tylko powiedzieć, że te kraje, które wprowadziły obowiązek znakowania, odnotowały rzeczywisty spadek zawartości izomerów trans w diecie, a takim bardzo dobrym wskaźnikiem jest zawartość właśnie izomerów trans w mleku kobiecym. I na przykład Kanada, która miała najwyższy na świecie poziom taki przeciętny izomerów trans w mleku kobiecym, po tym jak wprowadzono obowiązek znakowania, znaczący nastąpił spadek. Więc to świadczy o tym, że rzeczywiście jest to skuteczna metoda ochrony konsumentów. No i skuteczna metoda takiej presji trochę na producentów, żeby oni jednak te izomery trans ze swoich produktów eliminowali.
A co wiemy na temat takiej bezpiecznej ilości, jakiegoś progu granicznego? Ile tego można bezpiecznie zjeść? Nie ma bezpiecznej ilości. Zarówno nasze normy żywienia polskie z 2012 roku, jak i opinia Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności mówi o tym, że spożycie izomerów trans powinno być tak niskie, jak to jest możliwe, znowu w diecie, która zapewnia taką właściwą wartość odżywczą. Czyli powinniśmy po prostu zejść do poziomu jak najniższego. Nie ma mowy o poziomie zerowym, bo Amerykanie wprowadzili, że ma być zero izomerów trans. I to jest moim zdaniem, nie wiem jak oni rozwiązują problem z tymi naturalnymi izomerami trans, prawda, które w sposób naturalny występują w produktach mlecznych. Jednocześnie FDA, czyli Amerykański Urząd do Spraw Żywności i Leków, nie rozróżnia izomerów trans tych przemysłowo tworzonych, jak i tych naturalnych, czyli uważa, że ich działanie jest równie niekorzystne. W związku z czym trudno jest mówić o takiej zerowej obecności izomerów trans. Natomiast na pewno należy, nie ma bezpiecznego poziomu. Nie powinniśmy mówić o tym, że możemy zjeść na przykład na poziomie 1% energii z diety i to będzie bezpieczne. Nie. Powinniśmy eliminować w jak największym stopniu, starać się eliminować izomery trans z naszej diety, bo naprawdę są to tłuszcze, o których nic dobrego nie można powiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.